So, what does it mean? Rere cum cum, rere cum cum. Benz. Literalnie nie wiem, co robię. Teraz ja mówię. Teraz ja mówię. Nie przerywaj mnie, kobieto. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dziś... Podsumowujemy czerwiec i zaczęłam od wiadomości, którą wysłała do mnie przyjaciółka. Z Emiratów. No właśnie. Arabka. Arabka. Posługujemy się angielskim, jak nie trudno zgadnąć. I Dana napisała do mnie taką wiadomość. I ja po prostu się zawiesiłam tak, turbo. Co to znaczy rere cum cum? No i mówię do niej, że... Taka piosenka taka z żabką. Piosenka z żabką. Ona mówi, taką żabką, co się nie słuchała mamy. Ja mówię, co? Skąd ty to wiesz? I to znaczy... W drugiej klasie śpiewałem to na zaliczenie z muzyki, więc chcąc nie chcąc... Ty kurczę, dwa sparki. W ogóle... Co się stało? Więcej niż tych. Więcej niż Opli Astr. Nowych. Nie, no już ostatnio ze dwie żeśmy widzieli. No więc okej, okay, co się okazało, dlaczego Dana zna piosenkę o żabce małej, co się mamy nie słuchała? Dana zna ją dlatego, że jej dzieci chodzą na zajęcia z rozwoju mózgu. I zajęcia z rozwoju... Kiedyś to się nazywało korektywa, a teraz... Nie, korektywa była jak ci nie szło w szkole, a im idzie i ma iść lepiej. Okej, okay, rozumiem. No jednej to na razie w przedszkolu. A, czyli to jest w tej chwili na zachętę, a nie dlatego, że jest bęcwałem. Ja nie wiem. Mam szczerą nadzieję, że Dana nie będzie oglądała tego odcinka. W każdym razie... Jedna z jej córek nauczyła się tej piosenki i z dużą przyjemnością porykiwała rere kum kum chodząc po domu, aż się Dana musiała spytać, o co do cholery chodzi. No i się dowiedziała. No więc to jest taka rzecz, której ja się też dowiedziałam, że na drugim końcu świata dzieci... Polskie szlagiery, kurczę, polskie szlagiery łączą dziecięce, kontynenty. Tak. Cudownie. Oprócz tego próbowaliśmy oglądać oryginalnych Bad Boys, ponieważ nie wiem dlaczego w ogóle myśmy się... Pojawił mi się, okej, pokazał mi się trailer nowych Bad Boys, w sensie tam Bad Boys 30 lat później. Tak. Nadal są bad i podejrzewam, że film nadal jest bad, ale o ile Bad Boys w 95 czy kiedyś roku, kiedy to wyszło, był zabawny... Miał swój urok. O tyle to się bardzo źle zestarzało. Totalnie chciałam się ubierać tak jak ta typiara, ta, którą grała Tia Leoni. W sensie jak ta blać. Ona właśnie nie jest bladzią. That's the point! No, ja nie wiem, po co ona tam poszła z tą swoją drugą koleżanką do tego typa, co je zastrzelili wszystkich. Na drinki. Ta. No dobra, nieważne. W każdym razie nie wytrzymaliśmy oryginalnych trafiliśmy chyba, wyłączyliśmy to chyba po 20 minutach. Tak, to znaczy, przepraszam, ale ja po prostu nie mogę. Tam się wszyscy drą do siebie i to, wszystkie te emocje są absolutnie na wierzchu, podkręcone nawet nie do 12, tylko do 13 i ja tego nie mogę. To jest tak, jak sobie 30 lat temu... reżyser wyobrażał, że czarni ludzie wchodzą w interakcje z ludźmi białymi lub na odwrót, biali ludzie z czarnymi. Tak, myślę, że to się bardzo źle postarzało. Z tego względu również nie zdecydowaliśmy się obejrzeć ponownie Gliniarza z Beverly Hills. Bo też będzie nowa wersja. Tak, a ponieważ mamy na płytach w Maździe theme, w sensie muzykę z tego. Tak, no temat muzyczny. Temat muzyczny. To żeśmy się tak trochę wkręcili, ale stwierdziliśmy, że może jednak nie. I... Dobra, bo nas zdemonetyzują. Znaczy, jeśli tak dobrze to robię, że nas zdemonetyzują, to będę z siebie dumny. Myślę, że tak. Byliśmy też na pre-openingu restauracji. Kolejnej restauracji naszego kolegi restauratora. Kurczę, ten
kładzie się spać wieczorem, rano otwiera restaurację kolejną. Tak, to znaczy ja nie wiem, ile Wojtasik ich już ma, chyba z 8. To znaczy może ja miał, bo ja nie wiem, czy one cały czas działają, ale... Tak, działają, co mają nie działać. Okay. No dobrze, nie, no to w każdym razie. Tylko ta, która była na MDM-ie, tam gdzie teraz jest Kibar, to tylko ta padła. Okej, okay, to może powiedz, że to jest Wesna. I że jest to restauracja wegańska, gdzie są dania inspirowane kuchnią Dalekiego Wschodu, kuchnią japońską, kuchnią koreańską, ale też na przykład kuchnią wietnamską. No i wspólnymi siłami z żoną Wojtasika przeżarliśmy się przez połowę karty. Mm-hmm. I powiem tak, o ile spodziewałam się, że najbardziej będzie mi się podobało arancini, czy koreancini, czyli taka kulka z ryżu, z kimchi, usmażona na głębokim tłuszczu z jakimś tam sosiwem. No i to rzeczywiście było fajne, ale później, jak właśnie przyszła Anka, żona Marcina, to zamówiliśmy jeszcze buncha. Tam są sajgonki, wegańskie oczywiście. Jest makaron, mnóstwo ziółek, takie szybko piklowane ogórki i sos grzybowy, ale ten sos grzybowy był po prostu taki, że jak mi będzie smutno, to chcę więcej tego sosu i chcę więcej tego sosu. Więc co tu się odbywa? Nic, to jest przystanek autobusowy. A on tutaj tak długo? Nie wiem, ale sprzeciwka jadą samochody, więc jakby słabo no się wyprzedza. Okej, okay, no więc byliśmy w Wesnie, podobało nam się i polecamy, jeżeli jesteś albo nie jesteś osobą wegańską, bo... Mówiłaś, że w Spatifie? A no właśnie, nie powiedziałam gdzie, w Spatifie. Więc można sobie pójść na koncert do Spatifu, jazzowy na przykład, i poza koncertem jazzowym w Spatifie można sobie coś podjeść. Jezus Maria. O Dusterze mamy osobnego Q&A. Tak. I oczywiście test na kanale Marka dla wspierających wcześniej i bez reklam. Ale co jeszcze jest na kanale Marka dla wspierających wcześniej i bez reklam? Albo będzie, bo nie wiem. Mercedes AMG C63 SE Performance. Będzie, jeszcze go nie zmontowałem. Formatic, bo to się nie zmieściło w nazwie. Chyba opowiadaliśmy o nim w jakimś odcinku. Mamy o nim odcinek. Ciechanów reprezent. To znaczy... W momencie, kiedy ja jadę 20 ponad limit, a facet mnie wyprzedza i to tak... Dodajmy, że jedziemy taką drogą, po której właściwie... No tak. Po kiego grzyba żeś to baranie Boży zrobił? I tak tu wszyscy skręcają, i tak tu wszyscy skręcają. A, będzie jeszcze zawracał. No, mordeczko. Przez podwójną ciągłą. Na całego. Dobrze, niebieski Forester z Ciechanowa, unikajcie, gdyż typ jeździ jak pojebany. Tak. Wracając, ale może to dzisiaj tylko pogoda. Wracając, no więc jeździliśmy tym Mercedesem. Mercedes, i4, szanuję. Mm-hmm. Mercedes bardzo ciekawy i opowiadamy o tym, mam wrażenie, w odcinku. Tak, mamy cały odcinek, więc nie będziemy teraz pitolili o Mercedesie. Tak. Mamy też cały odcinek, a ściśle biorąc dwa, plus twój test z Beijingiem 7. Tak, i to warto też jest obejrzeć. Warte obejrzenia, szczególnie jeżeli rozważasz samochód chiński. Być może chiński. Warto się zastanowić, zapoznać z tematem i poszerzyć sobie horyzonty. Dalej tą linią idąc, byliśmy też na prezentacji, czy na launchu właściwie, Marek Omoda i JQ w Polsce. Tak. O tym też mamy odcinek. I JQ będzie bardzo ciekawy. Omoda wygląda jak cokolwiek, Omoda ale... Omoda wygląda jak, przepraszam, jak ten Beijing trochę. Tak, jak wsiadłem do środka, mówię, kurczę, to jest piątka same, Beijing same. Czy coś, tak. Okej. Okay. Ale JQ wygląda ciekawie, tak. Bo JQ przynajmniej wygląda jak terenówka, mimo że nią nie jest. I mam wrażenie, że już mamy też kilka pytań o JQ, w sensie ludzie się pytają, kiedy na przykład 8 się pojawi. Sama chciałabym wiedzieć, bo jest... Plany mają wszyscy ambitne. Mówią, my tu zaraz 50 dealerstw i 8 modeli. 18, bez kozery powiem 500. Jak będą, to wam powiemy. To wam powiemy. Na razie nie ma, więc nie mówimy. Ale plany są. Byliśmy też dla odmiany na prezentacji statycznej CX-80. O czym też mamy odcinek. O czym też mamy odcinek, ale najfajniejsze było to, że w drodze powrotnej spotkaliśmy Mateusza, naszego znajomego pilota, który to nam kiedyś udostępnił kawałek lotniska. Pamiętacie ten odcinek?
odcinek, nie pamiętacie, bo nikt go kurka wodna nie obejrzał, tak. A tak żeśmy się dobrze bawili. M8 Grand Coupé na płycie lotniska wylatuje w kapustę. To znaczy, kto wam więcej takie coś pokaże? No. No, więc ja to linkuję w opisie, idźcie to obejrzeć, a najlepiej obejrzyjcie to dwa razy. Raz może być z jakiegoś zagranicznego VPN-a. Możecie też obejrzeć shorta związanego, czy pionowe wideo, nie pamiętam jak ono się nazywa, no. Związane z tym, co u Mateusza robiłem. Okej, okay, okazuje się, że piloci ćwiczą, pamięć, kurczę, na kiblu. Stawowo. Siedzi na kiblu, otwiera sobie takie A4x5 i tam ma narysowany kokpit samolotu. I on sobie procedurę, gdzie co naciska, zanim ten. To oczywiście jest w wersji małej takiej, żeby sobie przypominał na kiblu, ale są też wersje większe, praktycznie rozmiarów kokpitu właściwego. Całą podłogę możesz tak zasłać. Chodzi o to, żeby można było przećwiczyć coś, zanim wsiądziesz do symulatora, bo każda minuta w symulatorze kosztuje mnóstwo pieniędzy, więc lepiej, żeby wsiadając do symulatora już wiedzieć wszystko i w symulatorze tylko pokazywać, że potrafisz. A jeżeli na symulatorze nie potrafisz, to dopiero jest problem. To wtedy jest problem. Mam nadzieję, że uda nam się z Mateuszem jeszcze coś zrobić wspólnie, bo może być ciekawie. Ma ciekawe samochody. Mamy dużo, Mateusz ma ciekawe samochody, ma też bardzo piękny motocykl. No i tyle. No i tyle. Dalej, jeździliśmy z Suzuki Swiftem. Jeździliśmy z Suzuki Swiftem, o tym też mamy odcinek. Będziemy mieli w przyszłym tygodniu w stosunku do tego, co się stało z małymi samochodami, opowiemy wam z przyjemnością. Ja też chyba wpadłem i opowiadałem częściowo o tym, co się stało z tymi małymi samochodami do motoryzacyjnego skrótu tygodnia i ten odcinek gdzieś tam na ich mediach, czy jako podcast na Spotify'u, czy na ich kanale YouTube'owym, tak, jest lub będzie zaraz emitowany. Więc tam też zobaczcie, bo sobie z Mikołajem z godzinę rozmawiałem o motoryzacji. Bardzo to było ciekawe. Natomiast ciekawe, ale pewnie w inny sposób, było też, jak poszedłeś do telewizji. Poszedłem na chwilę do telewizji i zobaczyłem, jak telewizja pracuje. I okej, ja rozumiem, że ponoć cały ich sprzęt pojechał właśnie na Euro, na te trzy mecze o otwarcia... Wszystko i honoru. I honoru, tak. Ale ten sprzęt, który został telewizji do nakręcenia tego odcinka o zresztą elektromobilności, w którym miałem wystąpić. No i wystąpiłeś. No i wystąpiłem, tak. Gdzieś na TVP Info pojawi się pewnie za tydzień lub dwa ten odcinek. W niedzielę wieczorem, to się nazywa Portfel Kowalskiego. Portfel Kowalskiego, a nie Kowalski o finansach? Wiesz co, znalazłem to już u nich na stronie internetowej. Okej, czyli docelowo ma być Portfel Kowalskiego. Więc będzie o tym, czy się elektryki opłacają, czy nie. Oglądajcie. Zobaczymy, jak mnie zmontują. No, zobaczymy, co z tego zobaczymy, czy powiedzą, że według mnie się opłaca, czy według mnie się nie opłaca. Sam nie wiem, co zmontują. Ja z kolei doradzałam młodym wannabe youtuberom, jak robić content. Okej, okay, bo robię sobie często takie spacery po osiedlu, dłuższe spacery, bo chodzi o to, żeby trochę punktów w Google Ficie nabić. No i wracałam tam z jakiegoś, nie wiem, sklepu, czy apteki, czy wszystko jedno skąd. No i jakieś takie dwa typy młodo-nastoletnie jeżdżą i jeden miał na kasku GoPro. No i tam skakał na tym swoim BMX-ie, czy na czym tam sobie skacze. No i ja mówię do niego, mordo, lepiej by było, jakbyś to zaczepił na kierownicy. A sam mówi, no ale to potrzebny jest taki specjalny uchwyt. Ja mówię, tak, jest potrzebny taki specjalny uchwyt. On mówi, ale nie, bo to z kasku to dobrze. Ja mówię, no nie dobrze, bo w pewnym momencie patrzysz do góry i wtedy kask tym bardziej patrzy do góry, więc to ujęcie nie jest tak idealne, jak być by mogło. Mówię, a w ogóle najlepszy to byłby chest mount. No i chłopcy się zawiesili. Jesteś już w tym wieku, że chodzisz i radzisz dzieciakom, jak mają, kurczę, kręcić swoje wideo. Tak, to prawda. W ogóle powinien mieć kamerę 360 i przyczepioną do tego roweru. Jezu, i to byłoby o wiele fajniejsze. Już tego mu nie chciałam mówić, bo najfajniejsza do tego byłaby właśnie ta nasza maciusieńka, ten Insta360. Nie, znaczy mógłby ją w zębach trzymać teoretycznie. Mógłby ją w zębach trzymać albo w czymkolwiek trzymać, po prostu łatwiej by ją było zamocować niż GoPro. No tak, i ona ma też magnetyczne jakieś. Raczej o to mi chodzi niż o walory jakościowe. Ale właśnie, mieliśmy też gościa w naszym studio.
Tak, wpadł do nas Paweł Gołębiewski, który kiedyś był szefem serwisu naszej Mazdy. Znaczy, właścicielem wręcz serwisu naszej Mazdy. Właścicielem paru dealerships. Tak, obecnie jest negocjatorem i mamy odcinek o tym, jak negocjować zakup samochodu. I tam jest do wygrania książka Pawła o tym, jak... jak negocjować. Tak, motonegocjacje. Więc warto się zainteresować. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to też obejrzyjcie. Teraz jedziemy Dacią. O Daci też nagraliśmy odcinek, ale on chyba pójdzie dopiero później. Ja już nie pamiętam, co kiedy idzie. W każdym razie będzie... Kurczę, tam... to jest reklama wszystkiego, cośmy nagrali i nagramy. Tak, absolutnie. Ale my po prostu tak zasuwamy. My po prostu tak zasuwamy. Ale w wolnych chwilach również oglądamy więcej rzeczy. Mimo tego, że mówiliśmy już sobie, że kurna, nie będziemy oglądać więcej seriali, to wygrzebałeś Mayor of Kingstown. Mayor of Kingstown, pierwsze dwie serie bardzo dobre. Trzecia seria, która właśnie się zaczęła, mam wrażenie, że scenarzysta forse wziął, potem poszedł pić i z dialogów wyszło dno zero, czyli nic. Dzieją się tam rzeczy dialogów, dziwne. Dzieją się już tam rzeczy dziwne. Okej, może wyjaśnię. To jest serial zrobiony przez Taylora Sheridana. To jest ten typ, który zrobił Yellowstone i te wszystkie przystawki do tego. Które są całkiem dobre. Które są całkiem dobre. To jest dobre takie rozrywkowe kino. Wiadomo, że no to nie ma być saga rodu Forsythów, ale jest okej. Okay. Zresztą będą robili nową sagę rodu Forsythów, ale o tym opowiem kiedy indziej. Może jak ją obejrzymy. W każdym razie Mayor of Kingstown, czy Burmistrz Kingstown, bo to się po polsku nazywa Burmistrz Kingstown, my po prostu jesteśmy dziwni i oglądamy rzeczy po angielsku. Tak, jesteśmy snobami i mówimy po angielsku. Nie, to nie jest snobizm, po prostu wygodniej mi to oglądać po angielsku niż po polsku. Po co mam po polsku? O, chihuahua. Przepraszam. Jest to film o męskich mężczyznach z mężczyznowa i mam propozycję tej Drinking Game. Nie pijcie za każdym razem, jak główny bohater mówi motherfucker, albo jak nakurwia swoim Lincolnem w sposób, który rozwaliłby już 5 Lincolnów, ani jak z wściekłością odbiera od kogoś telefon albo dzwoni do kogoś i mówi odbieraj kurwiu. Tylko może pijcie za każdym razem, kiedy zobaczycie coś, co jest wiarygodnego. Tak. I jest szansa, że wstaniecie od stołu trzeźwi. Dlatego, że ten serial, jakby całe założenie jest interesujące, ale umówmy się, połowa z tego, co się działa w pierwszych dwóch sezonach, już była mało wiarygodna. A w trzecim sezonie podkręcili. Słuchaj, co się u nas jeszcze działo, bo bateria się kończy. Dobra, oglądaliśmy Oppenheimera. I Oppenheimer jest, nie wiem z czego... Nie wiem skąd ten hype. Skąd ten zachwyt. Czy Amerykanie nagle dowiedzieli się, że zrzucili bombę atomową i że ze swojego, no właśnie, czy aby bohatera robili, no właśnie, robili kurczę komunistycznego wywrotowca? Potwora. Dowiedzieli się o tym i nagle, och, taka ciężka historia? Nie wiem. Nie wiem, o co tam kino, chodzi. Kino moralnego niepokoju level Hollywood. O Jezu. I aż 3 godziny, więc chyba płacili im, kurczę, od minuty. Chyba od minuty było płacone i nie, nadal nie wiem, o co tam chodzi. Znaczy, wiem, o co tam chodziło, dziękuję, bardzo dobrze. Zresztą jeden aspekt całej historii został pominięty i już nie opowiem o tym. Ale dobrze, oglądaliśmy też film Burial, w którym też grają wszyscy ich matka. Gra Jamie Foxx, gra Tommy Lee Jones i generalnie spodziewałam się, że to będzie coś niesamowitego, a oni sami się nie mogli zdecydować, czy to ma być trochę taki jakby musical, czy komedia, czy taka czy trochę dramat. Komedia, czy taki dramat, i czy procedural taki, wiecie, sądowy. I znowu puenta dowieziona... No, Wywrotką, nawet nie łopatą, bo łopata to za mało. Oprócz tego, co tam jeszcze? A, zostałam działkowcem. Zostałaś działkowcem? Ale o tym innym razem. Tak. A ty kupiłeś sobie drona. Kupiłem sobie drona, bo nasz stary dron, mimo że jest pancerny i włącznie z tym, że wlecieliśmy nim w samochód, kilka razy dachował, bo leciałem za nisko i o coś zawadziłem. Raz spadł z nieba, bo skończyła mu się bateria i na własną prośbę ja nie lądowałem, bo jeszcze miałem jedno ujęcie do zrobienia. Więc ten dron jest pancerny, natomiast jest błąd, który występuje na wielu forach DJI. Karta nie czyta karty. Znaczy, potem po paru godzinach czyta kartę, ale jak jestem na zdjęciach, To nie mamy tych paru godzin. Nie mam paru godzin i resetowanie tego drona, i formatowanie karty, i wymienianie karty
nic nie pomaga, bo on w danym momencie nie czyta. Więc kupiłem sobie tego takiego małego Mini Pro i Mini 4 Pro i zobaczycie efekty jego dronienia w teście Daci. Jestem bardzo ciekaw, czy zauważycie jakąś różnicę, czy nie. No to teraz im zaspoilowałeś, to będą wiedzieli, na co mają patrzeć. Tak, ale po prostu przesiadka po 7 czy 8 latach i przede wszystkim na coś tak małego. Ja nie przypuszczałem, że coś tak małego jest w stanie tak dobrze sobie radzić w powietrzu. Robi to na mnie duże wrażenie. A propos małych rzeczy, które dobrze sobie radzą, to ty się jeszcze wkręciłeś w trading? Wiesz co? Tak, zacząłem się bawić, no to się, apka się nazywa Trading212, ale to jest jedna z wielu aplikacji do takich, do mikroinwestycji, gdzie możesz sobie kupić, nie musisz inwestować w całą akcję, bo cię na to nigdy nie będzie stać, tylko w jakieś tam ułamki tej akcji. I jestem ciekaw, co mi z tego wyjdzie. Na razie jestem tam 1 czy 2% do przodu w zależności od dnia. Słuchaj, no to już dobrze. No. To już dobrze, tak. Zobaczymy, jak będzie za rok czy dwa, czy moje inwestycje się opłacą. W każdym razie ty zostałaś działkowcem, a ja giełdowcem. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Coś mi mówi, że ty. No ale to tego. Na razie jedziemy na działeczkę. Trzeba tam trochę odgruzować. Tak jest. Pa! Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.